unikać wychodzenia na słońce w szczycie jego operowania, czyli nie wychodzimy w godzinach okołopołudniowych. To, co musimy załatwić na zewnątrz, starajmy się załatwić jak najwcześniej rano lub późnym popołudniem. Dużo pić, chronić głowę, to jest bardzo istotne, aby głowa jednak była przykryta. Wydaje nam się, że jest nam wtedy cieplej, niemniej jednak to słońce nie operuje bezpośrednio na strukturę naszej czaszki i nie podgrzewa naszego mózgu i naczyń krwionośnych. To jest błahe, ale bardzo istotne. I jeszcze raz apeluję, dużo, dużo pić. W takie pogody, w taką temperaturę, jaką mamy w tej chwili, powinniśmy przyjmować około 3 litrów płynów na dobę. To jest bardzo dużo. Jednocześnie pozwala nam to na zachowanie elektrolitów i na chłodzenie naszego organizmu poprzez pocenie się. Jeżeli już wystąpią objawy pod tytułem zawroty głowy, ból głowy, osłabienie, gorączka, czy też objawy takiego potwornego zmęczenia, powinniśmy jak najszybciej znaleźć się w zacienionym, chłodnym pomieszczeniu i przyjąć troszeczkę większą ilość chłodnych napojów. Większą ilość, tak pół litra do litra w czasie około pół godziny, po to, żeby również ten organizm ochłodzić i dzięki temu też poczujemy się znacznie lepiej. W przypadku ciężkich objawów, zaburzeń świadomości, zaburzeń równowagi, nie bójmy się, zadzwońmy pod numer alarmowy 999. Dyspozytor pogotowia podejmie decyzję, czy wysłać do nas karetkę, czy być może skierować nas do lekarza. Pamiętajmy, aby chronić skórę przed oparzeniami, stosować filtry, bo to też zmniejsza objawy udaru i zmniejsza uczucie dyskomfortu, kiedy nasza skóra po prostu nie jest poparzona.